prezentacja Renault Koleos. Bardzo fajna propozycja, jeśli ktoś szuka dużego SUV-a w rozsądnej cenie. Tutaj mamy egzemplarz 2010 roku. Bardzo dobrze wyposażony, bo jest to wersja limitowana na 110 lat Renault. Renault Koleos to nic innego jak Nissan Qashqai, tylko troszeczkę bardziej obszerny w środku i dużo fajniej wykonany w środku. Silnik mamy Nissana, 2,5 litra, tutaj w tym akurat egzemplarzu 2,5 litra benzyna, 170 koni. Silnik, który ma doskonałe opinie wśród użytkowników. 2010 rok, wersja limitowana na 110 lat firmy Renault. Tak jak tutaj widać, czujniki z przodu, czujniki z tyłu, system bezkluczykowy. Panoramiczny dach, bardzo ładne wnętrze beżowe, samochód w doskonałym stanie. Tutaj mamy panoramę podwójną. Klimatronik dwustrefowy. Skrzynia sześciobiegowa manualna. System zjazdu z wzniesienia. I co najważniejsze, auto jest wyposażone w napęd 4x4 z możliwością blokady. Tutaj wszystkie pokrętła, radio, to jest wszystko zaczerpnięte z Nissana Qashqai. Rolety w bocznych, w tylnych drzwiach. Jako dodatkowy pakiet stoliczki dla dzieci. Bardzo dużo miejsca w środku, więcej niż w Nissanie Qashqai. Tutaj fajny panoramiczny dach. 2010 rok, tak jak mówiłem, 2,5 litra benzyna. A jeszcze jest ksenon z wyposażenia. Czujniki przód, tył. Auto bezwypadkowe. Lakier na całym aucie jest w oryginale. Nigdzie auto nie było malowane. Ma jakieś drobne ryski tego typu, tak jak tutaj na zderzaku. No ale ma już 9 lat samochód, więc naprawdę nie oczekujmy, że samochód będzie jak nowy, bo to jest auto używane. Tak? Tutaj też jakaś drobna rysa. Duży bagażnik, tutaj mamy komplet opon zimowych. Opony ładne z 17 roku. Plastiki w ogóle nie powycierane, samochód bardzo zadbany. Przebieg niewielki, 170 tysięcy km. Drugi właściciel od nowości, wszystko serwisowane na bieżąco. Także jak ktoś szuka SUV-a do 30 tysięcy, bo tutaj w tej cenie, w tej kwocie się zmieścimy. Auto sprowadzone z Niemiec już po opłatach. 30 tysiącach, 2010 rok się mieścimy. Za Qashqai'a z tego roku trzeba już niestety dać w granicach 40 tysięcy, więc jest to naprawdę fajna propozycja. Nissan Qashqai ze znaczkiem Renault tak naprawdę. No i oczywiście troszeczkę większy z napędem 4x4. Wkrótce w ofercie, cena w granicach 29 tysięcy po opłatach.